Dzień dobry wieczór. Z tej strony podobnie Starki jest ze mną. Siostra. Tak, no i gram dzisiaj w kolejnego szalonego kołopa, zwanego tym razem poza przestrzenią. Albo brak miejsca. Właśnie, brak miejsca. Jest to giera o kosmicznych przeprowadzkach i sprzątaniu. Jej. I żeby nie było, powiem szczerze, widziałem ją raz, chyba w tamtym roku, jeśli nie lepiej. Nie rozegrałem ani samouczka, niczego, siostra tak samo. Więc nie ma co dalej czekać, rozpoczynamy rozgrywkę. No. Dobrze, zagraj. Sam samouczek to będzie samouczek. Wredna gra. Mam nadzieję tylko, że to jest samouczek w koopie, żeby siostra też mogła coś robić, a nie tylko ja. Znaczy idę wolny klep, żeby kontuzjować. No dobra, zbieraj. O nie. Okej, dobra, więc... Ale piękny jest ciebie koń, Rafał. Nowe mieszkanie? Czyli co, to są nasze mieszkania? Aha. Dobra. No, chociaż nie będę tego czytał, po prostu mi się nie chce, ale ogólnie tak. Najpierw kazali nas... nam uczyli otwierać dźwignię, teraz używać baterii. Teraz jakieś urządzenia. Aha. Dobra, może powinienem to zacząć czytać czy coś, a nie tylko tak milczeć, bo w sumie w ten sposób to będzie trochę nudne. Ale dobra, następne drzwi wyglądają na brudne. Podnieś wiadro z wodą i użyj go za pomocą przycisku X, żeby umyć drzwi, następnie otwórz je. Okej, dobra, czyli tak. Klub. Oho. Halo. Wajcha. No, i teraz najlepszy mop. Dobra, czyli... Reguły są dosyć proste, z tego co widzę. Tylko trzeba... Trzeba było wiadro z wodą po prostu użyć ponownie, o czym gra nawet nie mówiła. Ale tak, na szczęście kojarzę to po prostu z tego, że oglądałem to, jak mówiłem, w tamtym roku. Raz. Ale tutaj było pokazane wiadro, więc było oczywiste, że... Tak, ale nie wiadro. Uczyli, jak się tego robi. Więc no. Okej. Dobra. I to jest taka... No, nie wydaje się być proste. I co, mam czekać, aż dynia wyrośnie? W międzyczasie pójść ten. Nie, kazali im czekać. Okej. Nie, jak wrażenia póki co, siostra? Nic nie ogarniam. A. Mówię o czymś, czego nawet nie widziałem. No, super, po prostu. Aha. I co? Co? Ja mam tutaj kosmitów zgniatać w zgniatarce? Na to wygląda. Normalnie jak twoje pokemony. Bestia. Okej. Okay. Ja zamknąłem drzwi. Jesteś lama. I to jest taka giera. Bo szczerze, liczyłem się z tym, że to może nie być, że tak nazwę, najbardziej porywająca rozgrywka. No ale nie spodziewałem się, że to będzie takie spokojne. To jest tutorial. No ja mam nadzieję. Jeśli to będzie takie spokojne na co dzień, to ta gra się nie nadaje na dłuższe ogrywanie. A teraz sklep. Pizza! Ja chcę pizzę. Siostra, musimy kupić pizzę. W ogóle wszystko jest takie drogie. Bo masz kupić baterię. A. O, wiadro pod prysznicem. Jakie fajne. No i nie wiedziałem, że można wiadro na prysznic wstawić. Wcale nie wiedziałeś, wcale. Co nie. Z tego, że to zrobiłeś? No próbowałem. To się liczy, siostra, że próbowałem to zrobić. Ja tak na zasadzie pomyślałem, ciekawe co by się stało. Bardziej nawet niż
dla samego, po prostu powiedzmy, dlatego, że wiedziałem. A zresztą, co ja ci będę się tłumaczył, ty i tak będziesz sądzić, że wiedziałem. Ale akurat tutaj mogę zdradzić tajemnicę. Ze wszystkich rzeczy, które wiem o tej grze, to w sumie to, że można znaleźć tu zlew. I że w zlewie można wiadro uzupełniać, ale tak szczerze to nic poza tym. Dobra. Radzone. I... To prawie 5 minut. No. I udało się zdobyć achievement, wychodzenie na zewnątrz. A tak serio to przeprowadzka. Nie, w sumie. Ciasta, czyli tutaj te wszystkie nasze rzeczy z przeprowadzki trafiły. Pewnie tak. Dobra. I... Jakie to nowe karaluchy? Co? Tyle tych różnych robaków będzie? Mhm. Ale dobra. Nie, jeszcze jest nie. Rozpocznij mecz. I dobra, teraz jak zmienić wygląd głowy? A, dobra, tym przyciskami. Ja wiem, kim ja zagram, to jest oczywiste. Ja będę ptakiem. Okej, rozmiar statku. Dlaczego zawsze drugi gra to musi być czerwony lub różowy? Nie wiem, ale nie mogę zmienić rozmiaru statku? Halo, ja nie chcę małego. Ja chcę duży statek. Chyba najpierw przejść mały. Graczom dajmy 5, serio? I widać, że ta gra umarła. No? Ja mówię siostro, że ta gra chyba umarła, bo 5 graczy tylko było online. Ale też może być wina tego, że w sumie... Ale moment rok szkolny się zaczyna, więc no... Ludzi nie ma. Ale jak grać? Odpoczywaj, gdy czujesz się zmęczony. W przeciwnym razie zaśniesz. Gotuj i jedz, aby przeżyć. Może nakarmić znajomych, którzy cierpią głód. Macz karaluchów jest śmiertelnie bezpieczna. Umij mopem wodą, aby się zabezpieczyć. Aby wygrać, włącz zasilanie w każdym pomieszczeniu. Baw się dobrze. Dobra, to teraz jeszcze tak tylko napomknę. Gra ma system achievementów. Achievementy odblokowują jakieś rzeczy. Co konkretnie, nie wiem. Ale jest achievement za niespanie, więc ja spróbuję nie spać. Okej. Okay. Mój mop, mój. Ale ja chciałam mopa. No dobra, chcesz, to bierz mopa. Ja ci otworzę drzwi, a ty bierz mopa i zmopuj to wszystko. Jak się mopuje? X-em. Nabieram moje miaderko. I co my tu mamy? Dniowy ogródek, okej. Czy będziemy mogli dynię zrobić? Oraz, co tam jeszcze jest? Utylizator. Okej, czyli zgniatarka. Umyłam drzwi. Muszę spać. Nie musisz spać. Bo jeśli pójdziesz spać, to przecież nie dostanę achievementa. Jak chcę achievementa. Rozumiem, siostra, to jest tylko... A nie, miałam co, na małych statkach się nie zalicza. To na średnim lub dużym. Musisz tu podlać? Nie, jeszcze nie chcę pić. Jak będzie chciał pić, to wtedy będziesz mogła podlać. A póki co, idziemy tam, czy... O, cię panie, duży pokój. O nie, jestem brudny. Koniecznie musiał iść pod prysznic jakoś. Ale nie mam prysznica. Ale spać mi się chce. A co ci zrobię z tym, że chcesz spać, jeśli... My nawet nie możemy spać póki co. Dobra. Siostra, oblej mnie wodą, proszę cię. Oddaj wiadro. Oddaj wiadro. No, chlupnij we mnie wodą. Dziękuję. Czemu ci tak chce spać od startu? To jest takie trochę dziwne. No, bo więcej sprzątam niż ty. Ale ilość sprzątania to nie decyduje o tym wszystkim. Każda akcja cię męczy, jak widzisz. Okej, okay, dobra. Mniejsza to. Też to zjedz tam, gdzie nie, jej nie potrzebuję. Ale ja też nie potrzebuję. I po ile są baterie? O, 30. Nie, nie stać nas. Dobra, wiesz co, może posprzątajmy najpierw, jak już tutaj zaczęliśmy, to tutaj skończmy. Więc tak, trzeba świeci wynieść. Ej, ty też jest jakieś urządzenie elektryczne? Które? Tam coś było, taki, jakiś taki karton z obrazkiem. Dobra, ja zamawiam baterię. Nie ten przycisk, za dużo switcha. Aha. Mówisz to osobie, która ciągle gra na Switchu. Tak, ale ty jesteś przyzwyczajona do tego. No ja nie. O tym zaraz mi tu padniesz. No i tam, oj tam. A jak padniesz, to... Co się stanie, poza tym, że będziesz spać? Nie wiem. Musisz zjeść. Najpierw ja muszę baterię tu przynieść. I co my tu mamy?
Mikser, zamienia do niej karaluchy w baterię. Zmieniaj karaluchy w baterię. A, karaluch, karaluch! Nie! Tam łazi. Ale dobra. No ja go nie ubiję, przepraszam. Ja zaraz padnę ci na kolana. No to okej, no to padaj. A ja zobaczę, co się dzieje. Dobranoc! Zmiksowałem dynię i co teraz? Może karalucha tam dorzucić? Ale dobra. Albo wiesz co, dorzucę kolejną dynię. Nie dorzucę dynię, musi być karaluch. Albo cierpliwości na przykład? Nie wiem. Ale dobra, wstajesz już czyszczy, nie? Już wstałem. O, kolejna dynia już się wyhodowała. Co tak szybko? Ale dałam ci ją na podłogę. Ach, to zjem. Bo jestem głodny. Do boju! Do boju! Myliłam się co do tej gry. Tu masz utyliza. A, dobra, czy mam po prostu wystarczająco dużo rzeczy tutaj zarzucić, żeby się to zrobiło. Co my tu mamy? Tył kuchenny. Do kuchni w sam raz. Ale strasznie duży. A, dobra, tutaj postawię, bo czemu nie. I zaraz ja ci tutaj padnę. Nie wiem, czy dałaby się jakaś kanapa? Kanapa? Da się kupić kanapę? Nie. Jak powiem, utylizatory. O, pizza! Ja mów pizza. Ale mam mało pieniędzy, przecież baterię musimy jakoś też móc mieć. Daj mop. No i jak ja mam sobie otworzyć? No klikasz A, żeby otworzyć. Dobra. A przy okazji, jeśli będzie słabo słychać siostra, coś to wybaczcie, ale... To z hałasy w domu musiałem przyciszyć mikrofon trochę. Więc tak. Nom. O, bateria, bateria. Zamawiam baterię, czy zmielimy karaluchy na baterię? Zmielimy karaluchy. Dobra, to otwieraj, ja mam mopa. O nie, 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 padłem. Padłem. Radzę sobie bez ciebie. To zmiel karalucha, pamiętaj. Bierzesz mopa, machasz mopem X-em. Bierz karucha, tak możesz go podnieść i szybko zanieść. Strasznie szybko się postacie męczą. Dobra. To ja wezmę, nie wiadro. Miecia chciałem. Ty tego zgniotłaś? Znałeś zmielić. Chodziło mi, żeby zmielić na baterię. Wiesz, siostro, no to raczej oczywiste patrząc na to, że ciągle bardzo tym baterii potrzebujemy. Pieniądze są. Tak, wiesz co, może lepiej będzie, po prostu zamówię tę baterię. I dobra. Przy okazji chlapnę sobie na drzwi. Czemu nie? Ja wezmę mopę. Dobra. I może przynieśmy w ogóle utylizator trochę bliżej. O, bateria, bateria, mam baterię, bateria. Mam baterię, bateria. Baterię i nie zawaham się jej użyć, tak? Tak, dokładnie. I teraz tak. Nie ma żadnego sprinta. Bo nie ma sprinta. I teraz pytanie, w którą stronę chcesz iść? Czyli tędy idziemy bardziej. Okej. Okay. Tylko pozwól, że napełnię wiadro. Bo na razie ten. I zaraz padniesz ze zmęczenia. Co to ty zrobiłaś z tym mopem? Nie wiem. Chlup! I dobra. To ja wrzucam do mielarki bateriowej. O, bateria się już robi. Żebym ci zasnęła na podłodze. Spokojnie, zaraz to ogarnę. Ale tak, najważniejsze, że zmieliliśmy wystarczająco dużo dyni i karaluchów na baterię. Przyjemna gierka. Muszę przyznać, chociaż... Nie na YouTube chyba, zbyt spokojna. Ja powiem szczerze, właśnie bardzo spokojna. Chociaż może to jest kwestia tego, że gramy na małym statku. Im większe będą trudniejsze. Albo trzeba poczekać na moment, w którym będą całe wyzwania, o których też tak... Dużo można czytać w newsach na temat tej gierki. Ale mniejsze. Okej, co tutaj mamy? Łóżko! Ty zostawię. Będziesz mogła spać i... Drugie łóżko? O co, bratku, gdzie jest drugie łóżko? Można na dworze? Nie można. Dobra. Dobra, nie umiem ustawiać w tej grze. O, jest. Dobra. To jedna osoba może spać tu, druga tam.
No to chcesz iść spać? Ja się tutaj zajmę paroma sprawami. Dobra. No to dobranoc. Nie wiem, że czemu żartujesz? Jesteś głodny, nieśpiący. No to zjem dynię. O, nom, nom. No. No tak, zjadłem dynię. Dobra. To chodź, idziemy tam dalej czyścić. I w ogóle, tak mi zostawia jedna kwestia. Odbieraj. Czy cały cel tej gry to jest coś na zasadzie... Kupujesz nowy dom, dom jest brudny, musisz go posprzątać? Czy co? A siostra Karaluk nam brudzi na pokoju, który wyczyściliśmy już. Idę z niego zrobić ubezpieczenie. Okej. Okay. Ktoś to zrobię. W ogóle z Karaluka dostaje się chyba więcej niż z dyni. Jak można było się spodziewać po takiej grze? Ja szybko łóżko regeneruję. No. Ja wiem. Ciężko powiedzieć szybko, skoro nie znamy kwestii innych przedmiotów. O ile są jakieś inne. To prysznic. No przecież jest sofa. Także jest sofa? Tak, przecież sam miałem. To, był to była pierwsza kanapa zwykła. Co to jest? W drugiej skąd wiesz, że tam można spać, a nie jest to ozdoba tylko. No bo jak tutaj był tutorial, to pokazywali, że... Okej. Okay. Czyli pokazywali, że można spać na kanapie i stąd wiesz, że na kanapie można spać, okej. Okay. Tak myślę. A ja może tą mielarkę przyniosę bliżej? Mielarkę, nie to. Nie można jej przenieść? No widzisz, postawiłeś jej już, jej nie przeniesie. Ale jak to nie można? Mi się wydaje, że powinno móc. No to trzeba zamówić jeszcze baterię. Nie, zdecydowanie to nie jest chyba na odcinki. No. To jest spokojne. Okej, okay, ale jak to podnieść? Bo ja w ogóle podnosić nie mogę. No chyba się nie da. Nie no, to trochę dziwne, że tak... Dawaj, że nie możesz już podnieść. No dobra. No i co, definitywnie to nie na YouTube, więc raczej zrobimy z tego jednomomentowy epizod i ewentualnie będziemy sobie sami prywatnie ogrywać dalej. No, ale tak, no chciałem... Będzie. Szczerze chciałem zobaczyć, zapowiadał się kolejny taki ala szalony koło. No i niestety. Gra może nie tyle, co mi zawiodła, co... No nie jest szalonym kołopem. Nie zawiodła. Szczerze, zawiodło cię? W sensie to nie jest to, co myślałam, że będzie. No ja się spodziewałam mniej więcej tego, tylko... Też taki... To jest trupacze! No to zmopa go! Jedź mu. Otwieram. Dobra, mopy nie można zrubaczy. Ja. Nie wiem, z wiadra czy coś. Tak teraz nie można. I to mówi. No, mówię teraz, bo teraz się tego dowiedziałem. Więc ratuj. No. Dobra. Teraz nie działa. Jest brudne. Zanieś jednego po prostu zmiel na pieniądze, drugiego tam wrzucę zaraz, jak to wyczyszczę. Okej, okay, dobra. Bramów nie goni. A co, to co za jakiś dziwny, który... Trwa. Ale nie ma skrzydełków! No zepsułeś! Nie ja zepsułem, tylko on napluł tutaj. Jezusiu, psuję cię. Lamo. Bateria wypadła. Już można odzyskać, tylko musisz po prostu... polać to wodą. Zamiast stać tutaj, ja sam bym sobie poradził, powinnaś iść po prostu już. To mi jest. Co ci się stało? Dobra, napełni... Nie bierz mopa, tylko napełni wiadro po prostu. Nie! Zostaw mnie, ty dziadzie! Nie musisz wrzeszczeć tak dziwnie. Rozumiem, co się ze mną stało?
jednak ochronił cię. Prawda. To może, nie wiem, napraw tamten pokój czy coś. Potem się kolejny wziął. Dziwne. Okej, dobra. Dobra, nie ogarniam, co się stanęło. Nie ogarniam nic, szczerze. A ty, siostro? Cię muszę do mnie larki dać. No okej, no to... Chodząc w tej weftę ciągle, to do mnie larki mi nie dasz raczej. No, wybacz, ale jak tutaj nie... Przegraliśmy. Nie ogarniam. Ja też. Nie powiem szczerze, chyba na tym zakończę ten odcinek takie... Okej, ale... Do pogrania bardziej niż do nagrywania. To nie jest to, co na Overcookcie. Czy chociaż wychodzenie na zewnątrz. Żeby nie było, żadnych z tych dwóch gier nie lubię. Ale one bądź co będzie były lepsze do ogrywania na YouTube, więc ja. Więc po prostu no. Jej, coś udało się osiągnąć. W sumie to tyle, więc ja. Może siostra, podziel się trochę swoją opinią czy coś. Takie trochę 2 na 10. No, 2 na 10, to ja bym nie określił może tego aż tak źle. Definitywnie średnia gierka, można pograć z przyjemnością, ale zdecydowanie nie na YouTube, więc cóż, no 20 minut, dużo krócej niż jest mój standardowy czas, ale tak. No i cóż, mam nadzieję, że wam się podobało mimo wszystko. I tak, więc raczej się już z tą grą nie zobaczymy. Poszukamy innych szalonych kołopów. Poszukamy innych szalonych kołopów, może powróci znowu. Ewentualnie powrócimy do standardowego Kingdom Dwie Krowy, jak to zwykłem nazywać siostrą ostatnio. I cóż, no to już by było na tyle, więc trzymajcie się i hej, hej!